Niemców świętował. Uroczyście świętowano tam 800-lecie tej miejscowości. To jedna z trzech jubileuszowych miejscowości gminy Goleszów. Tradycyjnie jubileusz rozpoczęto od części sakralnej. Potem uroczyście otwarto skwer jubileuszowy, gdzie swoje miejsce znalazł jubileuszowy kamień i ławeczka. A pod nimi zamieszczono kapsułę czasu. Znajdują się tam dokumenty i przedmioty świadczące o teraźniejszości tej miejscowości. W jubileuszowej kapsule znajduje się wiele ciekawych przedmiotów, m.in. karta biblioteczna z najczęściej wypożyczaną książką, fotografie, plakaty dotyczące obchodów 800-lecia. Jest także srebrna łyżeczka, dokumenty przygotowane przez parafię, a także list wójt gminy Goleszów Sylwii Cieślar, rozpoczynający się od słów "Dzień dobry" z przeszłości. Do salwy honorowej! Atrakcji nie brakowało także na scenie i poza nią. Było coś dla dzieci i dla dorosłych mieszkańców Puńcowa i gości. Wystąpił zespół Baciary, który do Puńcowa przyciągnął wiele osób. Zagrała kapela Beskidzcy Zbóje, a także lokalna orkiestra Dęta Puńcowianka. Był także występ zespołu pieśni i tańca Goleszów, który pięknie zaprezentował naszą cieszyńską kulturę. Obchody 800-lecia Puńcowa miały szczególny charakter, przyciągnęły wielu znamienitych gości. Wójt Sylwia Cieślar podziękowała wszystkim mieszkańcom za dobre tworzenie codzienności, w szacunku dla pokoleń. Dlatego zwracając się teraz do Państwa, mam z jednej strony świadomość istotności chwili, a z drugiej przepełnia mnie ogromna radość i wdzięczność, że mogę tutaj być i wspólnie z Państwem świętować. Potraktujmy tę chwilę jako wyjątkowy przywilej. Nie wszystkie pokolenia bowiem mają okazję do tego, by uczestniczyć w takiej uroczystości. Drodzy mieszkańcy Puńcowa, szanowni Państwo, nie możemy z pełnym przekonaniem powiedzieć, jaki był Puńców 800 lat temu. Wiemy jednak, jak dzisiaj wygląda. Wyjątkowe krajobrazy rozciągające się z dwóch wzniesień tworzących dolinę, którą wije się potok Puńcówka. Przez lata przyciągały ludzi, którzy wybudowali tutaj domy, założyli rodziny i angażowali się w różne inicjatywy. W ten sposób powstała prawdziwa wspólnota, która na przestrzeni 8 wieków musiała się mierzyć z różnymi wyzwaniami i zagrożeniami. Mimo to przetrwała, a każde kolejne trudne doświadczenie wzmacniało ją, potwierdzając jej wewnętrzną spójność, wyrażającą się w tolerancji, szacunku i wzajemnej pomocy. Szanowni Państwo, to było tak na raz, teraz będzie na dwa i na trzy, bo to przecież wszystkie trzy miejscowości. I ostatnie.